Lakuś z G-Plakiem, aby nie iść do szkoły, mają swoje tajne przejście, gdzie się ukrywają. Wykorzystują go, aby nie jechać na wycieczkę szkolną. Laki dowiaduje się o przejściu i wchodzi wraz z dziećmi do świata gier. Nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli filmik Wam się spodoba. Miłego oglądania! Cóż za upalny poranek! O, bardzo gorąco! Niby zima, a tak naprawdę lato. No czuję się jak w lato, normalnie jest tak gorąco. Dzisiaj w ogóle udaję się do sklepu. Siemanko tak w ogóle, o! Siemanko, siemanko! Dzisiaj się udaję do sklepu, ponieważ mój synek, Lakuś, jedzie na wycieczkę i muszę mu kupić potrzebne rzeczy właśnie na wycieczkę. Halo, witam panią sprzedawczynię. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Z rana jak śmietana, więc... Tutaj dzisiaj, popatrz jakie dostałam zaopatrzenie na dzisiejszy dzień. Aha, super, wocki. Super. I tutaj mam właśnie ciasteczka różne. W takim razie ja wezmę jabłuszka, gruszki, jeszcze poproszę stąd. O, to już... Tu musi pan sobie chyba powybierać, nie? Musi pan się zastanowić troszeczkę. To ja od razu zapłacę i tutaj sobie powybieram, dobrze. Dobra, ja muszę lecieć na zaplecze. Dobrze, hamburgerka jeszcze wezmę, ciastka. O, to wszystko tak naprawdę będzie sprzyjało temu, że Lakuś będzie miał przyjemną podróż. Kurczak, no i to wszystko jest ogólnie już zebrane. Ja teraz udaję się do domku. O, ale świnka wyskoczyła tutaj. O, Lakuś, hej Lakuś. O, cześć tata, bo ja wiesz co, miałem jechać na wycieczkę z G-Plakiem. No tak, szkolną. Właśnie ci to kupiłem, tutaj potrzebne rzeczy, zobacz, na wycieczkę ci takie, w ogóle fajne rzeczy pokupywałem. Ale to będzie niepotrzebne niestety, ale ja to wezmę do G-Playka, bo my sobie idziemy, no ja muszę do G-Playka iść nagrywać filmy, pomóc mu, ale wycieczka została odwołana i... Co? Kurczę, no, tata... Wycieczka odwołana? Niestety. A niby czemu nauczycielka nic do mnie nie zadzwoniła, że odwołana ani nic? No nie wiem, Lakuś, no dobra, jeśli idziesz do G-Playka, no to idź w takim razie, jeśli masz wolne, to idź. Dobra, to widzimy się na obiedzie, pa! No cześć, pa! Dziwna sprawa. Jakby odwołali normalnie wycieczkę, no to przecież by nauczycielka zadzwoniła do mnie. Co? Moja dziewczyna? Frania się bawi, co? Frania się bawi na placu zabaw, przecież ona jest dorosłą kobietą. Mamy Lakusia dziecko, a to ona się bawi na placu zabaw. Frania! Frania, co ty robisz? Kurczę, no Laki, no wiesz, ja jeszcze mam ten zew młodzieńczy, czuję, w głębi duszy ja się czuję młoda jak dziecko. I po prostu musiałam tak sobie kopać, o. Na zjeżdżalni śmigasz, ja cię... Złap mnie, Laki. Ale śmiesznie, nie, no dobra, bez przesady, chodź. No dobra. Franiu, idziemy, ja kupiłem w ogóle potrzebne rzeczy Lakusiowi, ale dziwna sprawa, bo odwołali mu niby wycieczkę. Coś, pokontaktowała się z tą pani nauczycielka? No nie, nic się ze mną nie kontaktował, ale jak to odwołali, kurczę? Przecież to tak na ostatnią chwilę odwołali? Nie mam pojęcia. Ty, ale poczekaj chwilę. O, Duży. Siemano, Duży. O, to ja, Duży. No, cześć. Co tam? Co tam robimy? No właśnie nie wiem. Ogólnie kupiłem tutaj dla nas warzywka, owoce. Jak chcesz, to możesz sobie skonsumować. Możecie sobie skonsumować. I ogólnie... O, to ja zjem całą skrzynkę. Kurczę, no bo właśnie słyszałem, że... Koszko, ja przychodziłem przed chwilą, no i tam właśnie jechali na tą wycieczkę, no i myślałem, że Lakuś też pojechała, mówisz, że odwołali. Ale jak to chcesz powiedzieć, że wycieczka jednak jest, tylko nasz syn nie pojechał? No chyba na wagary poszli albo coś w tym stylu, ja nie wiem. O nie, trzeba to skonsultować, o nie, zaraz się tym zajmę, zaraz zadzwonię do nauczycielki. Dobrze. Spokojnie, on jest u G-Playka, to spokojnie, dobrze. On G-Playka się nim zajmie. Poczekajcie chwilę. No bo ja ci przyszedłem tutaj właśnie trawę skosić. To chodź, skoś mi. Ty, ale dziwna sprawa, to mogłeś mi wytłumaczyć w trakcie koszenia tego. O, a co tu jest, ty, chwila. Tego ty wcześniej nie było. Co tutaj jest? Co ty znalazłeś tutaj? Jakieś tajne przejście, chodź zobaczyć. O ja! Co? Co tutaj jest? Jakiś tajemniczy pokój? Tajemniczy pokój jakiś gamerski. Czy to Lakusia sprawka, czy w ogóle ciekawe kogo? Przecież to jest mój ogród powyżej, ciekawe, no. Wow, ale tu wszystko, bilard, skąd oni przenieśli, skąd mieli pieniądze na to? No właśnie, też się cały czas zastanawiam nad tym. O, dziwna sprawa, wow. Laki, co to tu jest, kurczę, skosiłeś ten trawnik? Halo, Lakusiowi.
Lakusiowie? No my to rodzinka Lakusiu, bo hej, dziewczynka. Cześć. Wiesz co, bo dzieci się zgubiły. Lakuś przyszedł do mnie, znaczy do nas i do dziewczynka, grali w jakieś gierki, w tego Minecrafta zaś, no i się zgubili, nie ma ich w domu. Trzeba ich poszukać chyba. Zaś w tego Minecrafta? O nie, czyli ona tak naprawdę Lakuś poszedł do ciebie, dziewczynka, do domu, no trzeba sprawdzić to. Idziemy ich szybko. Niby jest odwołana wycieczka, a tak naprawdę słyszałam, że pojechali normalnie na tę wycieczkę. A właśnie? Klasa, a oni się poszli schować chyba. Ja to samo słyszałem w ogóle. Lakuś nam powiedział naszej rodzince, że nie ma wycieczki, odwołali ją. A tu się okazuje, że coś wykombinowali? Co oni kombinują? No, gruby przyjaciel nam powiedział, że wycieczka normalnie jest, że autokar odjechał. Posłuchaj, to trzeba... Ja sprawdź tam ogród, ja a my pójdziemy do środka. Dobra, sprawdzajcie. Musimy ich jakoś znaleźć. Co oni robią? Musimy poszukać Laki. Oni gdzieś tutaj są. Dziplejka, nie ma co panikować, oni gdzieś tutaj są. Pewnie się bawią z nami w chowanego, wiesz co, to jest taka zabawa. Za dzieciaka też się w to bawiłem, ale Lakuś, Dziplejek, jesteście może tutaj? U góry ich nie ma, no kurczę. Nie no, a może za telewizorem? Dziwna sprawa, nie. Za telewizorem? Nie no, nie wiem. Fila, czekaj, chodź zobaczyć coś Dziplejka, czy ty to widzisz to samo co ja? Czy tam jest Dziplejek? Dziplejek, wyłaź stamtąd! Nie ma, ty, jednak nie ma, ej, to chyba nam się wydawało coś nam się przyłączało. Ty, tu jest jakaś szafka w ogóle, ale sprytna szafka, nie wiedziałem, że tu macie tajne przejście. Ej, tej szafki tutaj nie było. Nie było? Dziwna sprawa, czekaj, oni gdzieś tutaj muszą być, szukajmy dalej. Gdzie oni są? Może za regałami z książką? A, za regałami z książką też ich nie ma. Wow. W jacuzzi też ich nie ma. W jacuzzi nie ma, sprawdzałaś? Wow! Ej, czekaj. Czekaj, coś widzę. Widzisz to? Dziplejek. Patrz, wziął lapkę tam. Widziałem. I schodzi na dół. On coś kombinuje. O nie. O nie. Musimy tam to sprawdzić, Dziplejka. Co? Sprawdzamy? Wchodzimy tam? No, możesz tam wejść, ja tu zostaję. Dobra. Bo ja mam dość nerwów. A masz łoma, żeby to rozmłomotać? No, o, jeszcze drugi zrobiłem. Tam? Na dole? No, możesz iść. Dobra, o, dzięki, ja lecę. Wow! Taki sam pokój? Jak ogólnie u mnie w ogrodzie? Wow, co to za tajne pokoje? Jeśli kiedykolwiek też kiedyś robiliście bazę i lubicie bazy robić, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. W tym momencie przyłączycie się do poszukiwania i pomocy nam odszukiwaniu Dziplejka i Lakusia. Dlatego już teraz kliknij łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. O nie, to jest tata! O kurczę. Lakuś? Lakuś tutaj też przyszedł? O ja, czyli oni, Lakuś i Dziplejek poszli na wagarnię, poszli na wycieczkę szkolną i robią jakieś gamerskie pokoje. Schodzą tam. Wow! Siemanko, Laki, co ty tutaj robisz? O, co? Wujek Laki? Tutaj też jest, co wy tutaj robicie? Musimy, to są mini gierki. Wow. O, kolejna gierka? O co tutaj chodzi? O nie, musimy coraz wyżej. O kurcze. Ty musimy się spychać. Ty, podłoga to lawa. Pamiętacie nie, w ogóle tą nie. gierkę, jak wy... O nie. Wy mnie zabraliście ogólnie właśnie na takie te zawody. O, rośnie to i trzeba do góry wskakiwać chyba. O kurcze, ale wiecie jak? Nie, to trzeba chyba ścinać, albo... Nie wiem. A ja już wiem. Trzeba ścinać te u góry, te główki. Wiecie jak? Kurczę. Pewno, że wiemy. To robimy. Zbieramy po punkt pieniążki. Dawajcie. Szybko. Kto pierwszy, ten lepszy. Wow. Ale to już wysoko tam są. Ja nie mogę dosięgnąć, a wy tu już... Ja też nie potrafię dosięgnąć. Kurczę, ja jestem jeszcze taki malutki, ja muszę urosnąć. Ale dobrze, tutaj ściąłem. O, jeszcze A wy tu w ogóle jesteście... Jeszcze tutaj. Tacy malutcy. Wow, wygrałem. Dziplejek wygrał. Znów? O ja. Widzicie, kurczę, jestem mistrzem w tą grę. Lakuś, widzisz? To są silverfishy, uwaga, trzeba uważać, nie wejść do portalu. O kurczę, i to też można... Nie, musimy te silverfishy do portalu wpychać chyba. Czy nie? Czy kogo? No pewno, że tak. Wow, ale ktoś mnie odbił. Wow, nie, to my musimy siebie tak odbijać. Zombie. Ale śmiesznie, jak się odbijamy. Wow. A, to będę pierwszy, Kurczę, trzeba stać na portalu jak co. A to, aha, to trzeba stać na portalu i nie można dać się zepchnąć. Ojejciu, ale to jest fajna gierka.
Ale zabawnie, jak super. Ale mega. Dobra, uwaga, uwaga. Ja oczywiście wygrałem. Ajajaj. Lakuś wygrał. Lakuś wygrał. Lakuś wygrał, ale farciarz, Lakuś wygrał. Dobra, a tutaj? Kurczę, mapa, to są Skywarsy, Lakuś, pamiętasz, graliśmy w nie. Ja też pamiętam, że się też kiedyś grałem. O nie, pewnie zdobędzie diamenty. O nie, kurczę. Dobrze, tu teraz trzeba... A, ja już mam zbrojkę, wiecie o tym? Nawet spódnie? Co? Nawet o, spódnie, kurczę. Man, nie gadajcie. No nie. Dobra, ale ja teraz mam taki pomysł, ponieważ ja wiem, co zrobię. Gdzie jest dziplek? O nie. Gdzie jest dziplek? O nie, to była jedyna strzała. O, patrz jak za ciebie perłą się tepnąłem. Widziałeś to? Ale to zrobiłem w świetny sposób. Ale tutaj mam fajne spodnie. Wujku Laki, popatrz. Bum, bum, bum. Super, no, fajne masz spodnie. Ja tutaj ogólnie próbuję się... No. O nie. Ej, może tak. Oj, nie. Ojej. Kurczę, a może zrobimy jakiś taki mały sojuszyk i ten i zbijemy piątkę, ugotujemy jedzonko. No nie. No dobra, no to właśnie robimy sojuszyk. O, widziałeś jakiś sojuszyk? No, kurczę. Dobra, ogólnie to wiecie może kto prowadzi w tych wszystkich gierkach? Mi się wydaje, że ja jestem najlepszy. Chyba Lakuś. Patrzcie, to jest fajne, trzeba stać. To jest moja ulubiona gierka, kurczę. Kolorowanki, ua, melodyki, ale super robo. La, bum. Ale imprezka tutaj jest, zobaczcie jak w ogóle fajnie się bawimy, co to jest jakiś... Na pomarańczowym. Kurczę, no wszyscy... A gdzie to widać, że wiadomo na jakim... Na ekwipunku pokazuje. Na środku ekwipunku pokazuje. To mówcie mi jaki kolor. Ciemnofioletowe. Wow, ale farta miałem. Ja też właśnie. Dobrze, muzyka gra, to teraz na. Pomarańczowy. Wow, dobrze jesteście. Szkoda, że nie da się spychać. Statą bym się pospychał trochę. Ajajaj. Tęcza, uwaga, kolory tęczy widzę. Wow, na. Fioletowy? Taki purpur. O. Wow. Ale farto, że mi powiedziałeś taką na samym skraju byliście, nie? Kurczę, no. Ale patrzcie te owieczki jakie fajne są. Dobra, zielony, ciemny zielony. Ja na F1 Lakuś, musiałem to pokonywać, no widzę z góry. Lakuś, twój tata to jakiś daltonista chyba. No kurczę, zielony. Ale byłeś bliziutko. O nie. Spadłem. Ole, ja ogólnie na F1 byłem i dlatego dzieci nie widziałem tych kolorów. Kurczę. Serio? No, dlatego dobrze, że mi mówiliście. Dobra. Musimy sobie pomagać nawzajem. A co tu trzeba zrobić? Czemu on jest taki czerwony? O kurczę, ja nie wiem, o co w tym chodzi. To jest jakiś czas. Można kolory wybierać jakieś, chyba nie wiem. Ja nie wiem, ja mam najwięcej punktów na razie, ale... Ja idę do góry. Kurczę. To jest jakiś anioł. Anioł, albo wróżka zębuszka może. Dwie wróżki to są. A ja wiem, ja jestem podświetlany teraz i teraz ja zdobywam punkty i wy musicie na osobę, która jest podświetlaną, musicie ją klikać, to jest tak jakbyście zdobywali jakieś, nie wiem... Punkty! No, kto jest teraz? Tak jakby w Berka, Laki wygrał! Berek! No, tak jakby Berek, tylko na odwrót. Uwaga, Ice Worms, kurczę. Dobra, wiem o co chodzi, musimy podkładać lód. A, to już rozumiem. O kurczę. A nie! Ajajajajajaj! O co chodzi, wiecie? Pęka ten lód! Aha! Pęka lód! O nie, już się topię się! Wow, ja skaczę! O nie! O nie, co to było? Co to się stało? O nie! A masz! A umiecie jeździć na łyżwach? Ale łyżwy są superowe! Dziplek, superowe! O nie! Dobra! O nie, a do łódki jeszcze wsiadłem, ale nie dałem już rady! Uwaga, teraz mamy jakieś tutaj siekierki i jakiś łuk! Ciekawe, może to będzie strzelanie do celu? O kurczę! Siekiera motyka!
Punkty zbieramy! Wow. Punkty zbieramy! Ratujemy tych! Ratujemy tych! Tych! Trzeba tak. tych szarych eliminować! Ratować trzeba niemiłych. Ich! Kurczę! Niemiłych, tak! Ja jestem mistrzem w to! Jest tu coraz więcej! A tu jest dużo pomieszczeń, żeby tu ich... Kurczę! Pomagać tym brązowym! No, kurczę, lecimy szybko! Trzeba! Lecimy po swoje! Trzeba tylko dobrych ziomeczków łapać! Ile macie punktów? Ja już mam 35,82. O kurczę, ja miałem 12 niestety, tylko malutko. A ja miałem 100. A ja miałem 35,18 i 42,5. To jest fajna giera. Chodźcie. Aha, teraz tu trzeba uważać, żeby nie zostać potrąconym przez samochodzik. Ojejciu. Wow! A. O, ja wsiadłem do tego jednego z samochodów. Wow! Naprawdę? Ajajaj. O nie, mi jeden niestety... Uwaga! Ajajaj, byłem już blisko! Ale super gierka i uwaga! O nie! Udało się! Kata nas okrywa! Jak to się stało w ogóle, że w tych wszystkich małych pokojach ogólnie są takie gierki? Jak wy to stworzyliście, dzieci? No kurczę, no bo my lubimy grać w takie super giereczki, no i nas to interesuje i po prostu zrobiliśmy sobie takie fajne arenki. No ale fajnie, no. No, kurczę. Jesteście dobrzy. Ale jak to kurczaki kurczę latające? Pieczone normalnie. Wow. Kurczaczki robią. Ale fajne. Ciekawe, kto teraz wygra, pewnie ja, bo ja już tutaj tyle tutaj kurczę pieczone zrobiłem, że no chyba ja tutaj wygram to. A jeszcze bez celownika trafiam. Ja tutaj kurczę nie mam cela. A ja jestem super. Ja normalnie, ja mam 15 już zeszczelonych kurczaczków. A ja 20, mam ile, Laki. Laki już wygrywa, 21. Jak wy jesteście taki dobry. Laki całą gierkę wygrał, no to jest... Wow! Ale wow, to było super! Wow, ale niesamowicie! Co tam się działo? To były super minigierki! Jak ja z wami się super bawiłem normalnie, częściej mnie zabierajcie na takie wypady, chłopaki. To częściej nie będziemy nawet... Na wycieczki nie będziemy jeździć. A tata, ty już wiesz, że my na wycieczce to nie byli? No wiem, przecież nie fajnie się zachowaliście wobec mnie. Chodźcie do góry, porozmawiamy do góry. W ogóle, w jaki sposób wy przetransportowaliście takie rzeczy właśnie gamerskie na dół w tych tajnych swoich pokojach? Ciężko było. Ja czasami troszeczkę tacie podbierałem tam rzeczy i tam chowałem do tej piwniczki i my grali z GPK. No ja też się przyznam, że też wziąłem ci konsolę. O, niedobrze. No ale co, nie ma co tutaj zwlekać. Słuchajcie, lećmy, rozstańmy się już do domku. Fajnie mi się grało z wami i siemanko, GPK. To cześć, GPK. Pa, miłego dnia. Ale super było. Ale fajniutko, no.